Minęła właśnie godzina 11, a wysłuchacie audycji Co Pruszków Mówi w Pop Radiu na 92,8 FM. Witamy Państwa w tą piękną, słoneczną niedzielę, a my wróciliśmy właśnie po wakacyjnej przerwie i mamy nadzieję, że tematy, które poruszymy w tym roku, przypadną Państwu do gustu, może Was zainspirują do działania, czy też zwyczajnie zaspokoją Waszą ciekawość. Przed mikrofonem Piotr Łuczyński, a audycję poprowadzi dzisiaj ze mną Edgar Chop. Cześć, cześć, cześć. Miło bardzo wrócić po wakacjach. Cieszę się, że audycja ma kontynuację. Dzisiaj zaczynamy z odcinkiem bardzo nietypowym, bo będzie z nami 5 osób. Będziemy rozmawiali o tematach ważnych dla mieszkańców miasta, jak i dla samego miasta, bo będziemy rozmawiali o wydawaniu pieniędzy. Mamy też wiele słów wsparcia dla naszych słuchaczy, od naszych słuchaczy. Piotrze? No właśnie, tak jak wspomniałem, dzisiejsza audycja będzie o wydawaniu pieniędzy, ale wydawaniu pieniędzy publicznych i co w dodatku przez mieszkańców. Czy możesz przybliżyć naszym słuchaczom, o czym mówię? Tak, tak, to będzie wydawanie pieniędzy, ale wydawanie pieniędzy z głową i to, tak jak wspominałeś, pieniędzy publicznych. Dodam jeszcze, że o tym wydawaniu pieniędzy decydować będą sami mieszkańcy Pruszkowa. Pewnie wielu z Was już wie, że to, o czym mówię, to budżet obywatelski. Jednak w dwóch słowach postaram się przypomnieć dokładnie, czym jest sam budżet. A Piotrek będzie przypominał co jakiś czas, że można w trakcie trwania audycji pisać do nas na Facebooku, bądź komunikować się na naszą skrzynkę mailową. Tak, zapomniałem, już przypominam. Możecie się z nami kontaktować przez Facebooka na Pruszków Mówi, znaczy na Facebook/Pruszków Mówi, bądź też na Facebooku znajdziecie naszą stronę Pop Radia. Możecie do nas pisać, będziemy się starali na bieżąco Wam odpowiadać. Jasne. To będzie pierwszy w Pruszkowie budżet obywatelski, będzie realizowany w 2017 roku i właśnie kilka słów o nim. Każdy może zrealizować swój pomysł, od stojaka na rowery, przez festiwal hip-hopu, po kawiarenki internetowe i boiska sportowe, więc rozstrzał tych projektów jest naprawdę duży. Miasto podzielone jest na 7 obszarów, do wydania jest 0,5% budżetu miasta, które stanowi 900 tysięcy złotych. Podział miasta zależny jest od wielkości i zaludnienia, plus do tego dochodzi kwota stała. W każdym obszarze jest określona liczba projektów. Wszystkich projektów jest 30. Od wydania 2000 zł na stojak rowerowy przy ulicy Chopina do 153 tysięcy zł na boisko przy szkole numer 2. Co do głosowania, głosować może każdy, kto ukończył 14 rok życia za zgodą rodziców i od 18 roku życia normalnie. Oczywiście osoby, które są zameldowane i płacą podatki w Pruszkowie. Głosować można w wyznaczonych punktach, które znajdują się na stronie miasta od godziny 15 do 19. Dzisiaj wyjątkowo weekend, więc 10-15. Natomiast w samym Urzędzie Miasta od 9 do 16 w tygodniu, a dzisiaj również wyjątkowo, czyli 10-15. Czyli ciągle można głosować, moi drodzy. Ciągle można oddać głos na jakiś ciekawy projekt. Tym bardziej, że pogoda sprzyja. Dokładnie, dzisiaj. Dokładnie. Można się przejść do Urzędu Miasta, do punktu. Przeważnie są to szkoły, są to gimnazja. No i można też zagłosować bez wychodzenia z domu. Wszystko znajduje się na stronie internetowej miasta www.pruszków.pl, zakładka dla mieszkańców i dalej zakładka budżet obywatelski i głosujemy. Wiesz, nawet wydaje mi się, że to nie jest takie trudne, nawet na stronie głównej już jest teraz jakiś kafelek odsyłający do budżetu obywatelskiego. Wystarczy się przeklikać po prostu i grunt to chcieć. Dobrze, a już po przerwie wracamy z naszymi gośćmi. Gośćmi będą osoby, które pisały naprawdę wyjątkowe projekty, na które możecie głosować właśnie w budżecie obywatelskim. Na początku porozmawiamy o pierwszych dwóch projektach, czyli projekcie składanym przez panią Marzenę Wiedelską. Jest to boisko do siatkówki i koszykówki na rogu ulic Wiśniowej i Malwy oraz o projekcie, bardzo ciekawym projekcie, bo projekcie nieinwestycyjnym jako inwestycja trwała, czyli projekcie twarzą w twarz pana Gerarda Położyńskiego. Najpierw spytamy panią Marzenę Wieteską. Skąd ten pomysł? Jak ma przysłużyć się mieszkańcom? I dlaczego wpisuje się budżet obywatelski? Witam serdecznie. Pomysł powstał tak naprawdę przy okazji rozmów mieszkańców i grupy przyjaciół z Gąsina. W momencie, w którym my kiedyś graliśmy w siatkówkę i koszykówkę, tak naprawdę musieliśmy biegać po różnych miejscach w Pruszkowie i szukać boiska, bo na Gąsinie takiego nie było. Boisko jest oczywiście na Gąsinie, ale jest przy szkole podstawowej numer 10 i nie zawsze tam wszyscy mogą grać. Jedno boisko, chętnych dużo. Więc myśmy tak naprawdę się trochę włóczyli.
po Pruszkowie i po okolicznych miastach, żeby móc w siatkówkę i w koszykówkę pograć. I stąd ten pomysł. Pomysł stąd, żeby tym bardziej, że za chwilę będzie rozbudowa szkoły numer 10 i dostęp do boiska w szkole będzie zdecydowanie bardziej ograniczony. I stąd pomysł właśnie, żeby w miejscu, w którym w tej chwili już istnieje plac zabaw, a są miejskie działki, żeby tam stworzyć docelowo w przyszłości taki kompleks rekreacyjno-sportowy. I właśnie jednym z pomysłów jest stworzenie tam takiego boiska wielofunkcyjnego, do siatkówki, do koszykówki, ale oprócz tego chcemy wokół tego boiska jeszcze wylać taką ścieżkę asfaltową, na którym i dorośli, i młodzież będą mogli pojeździć na rolkach, na desce, więc generalnie cały projekt ma być dość szeroki i ma w przyszłości stanowić jedną dużą całość takiego kompleksu sportowego. Czyli bardzo uniwersalne stosowanie, można powiedzieć. Zdecydowanie. Tak? Chodzi nam... Dla młodszych, dla dzieci. Tak? Tak, chodzi nam właśnie o to, żeby nie zamykać się tylko w jednej grupie wiekowej i w jednym zainteresowaniu danych osób, tylko żeby rzeczywiście wyjść do szerszego grona mieszkańców i żeby to, co być może uda się stworzyć właśnie dzięki temu budżetowi, służyło jak największej ilości mieszkańców. Jaki jest koszt budowy boiska? Cały koszt generalnie przewidywaliśmy na, łącznie z nasadzeniem zieleni, na 15 tysięcy mniej więcej, tak? No więc zobaczymy, jak to wyjdzie w momencie, kiedy zaczniemy już kupować, znaczy przepraszam, zasadzenie zieleni było same 1500 zł. Koszt całości, całej inwestycji pokrywa tak naprawdę to, co mamy w budżecie na gąsień, czyli 121 tysięcy. Więc jeżeli ten projekt by przeszedł głosami mieszkańców, to utrzymanie plus wybudowanie tego, nasadzenie zieleni, wiadomo, konserwacja pokryłoby cały budżet na ten okręg, czyli 121 tysięcy. Czyli taki projekt całościowy, który projekt całościowy, z jednej strony realizuje kompleksowo wybudowanie boiska wielofunkcyjnego, choć z drugiej strony jakby uniemożliwia też realizację drugiego projektu, mniejszego. Z jednej strony tak, z drugiej strony wiemy, że w głosowaniu może wygrać tylko jeden projekt, który uzyska jak największą ilość głosów. No więc nie da się tutaj tego podzielić na dwa projekty, które by były mniejsze i jednocześnie by wygrały, tak? A więc w momencie, w którym wiedzieliśmy, że przejdzie w danym obszarze jeden projekt, który uzyska największą ilość głosów, chcieliśmy zrobić coś większego, co byłoby korzystne tak naprawdę dla szerszej ilości mieszkańców. Dlaczego warto zagłosować na pani projekt? Dlaczego warto? Dlatego, że dotyczy on dużej ilości mieszkańców. Gąsień się bardzo rozrasta w siatkówkę, w koszykówkę, na rolkach jeżdżą i dzieci, i młodzież, i osoby dorosłe. I myślę, że tak naprawdę ten projekt będzie służył dużej ilości mieszkańców na Gąsienie. Dobrze, dziękujemy bardzo. A teraz o projekcie Twarzą w Twarz opowie nam pan Gerard Połużyński. Dzień dobry państwu. Projekt Twarzą w Twarz dotyczy dwóch rejonów. Rejonu Śródmieścia, czyli jest to realizacja w związku z realizacją samego projektu, oraz rejony odległego od Śródmieścia, bo po drugiej stronie miasta jak gdyby, i tam także ze względu na salę i na miejsce odległe od Śródmieścia. Twarzą w twarz dlatego, że po prostu chcemy prowadzić cały system edukacyjny w sprawach teatru i w sprawach poznania sztuki jako takiej. Myślę, że wzięło się to z tego, że spotykają mnie ludzie, i którzy uczestniczyli w dawnych latach w różnych rzeczach dotyczących teatru, wyjeżdżali do teatru i mówią, że nie mają takich możliwości teraz, i postanowiłem napisać projekt, w którym wszystko to się znajdzie. Adresowany on jest do szkół, ale szkół średnich, oraz do ludzi dorosłych, pracujących i emerytów, czyli to obejmuje jak gdyby od wieku 15 lat wzwyż do końca. Zależy mi na tym, żeby zjednoczyć tych
wszystkich ludzi i nauczyć także właściwego odbioru sztuki, ale i aktywnego odbioru sztuki, czyli uczestnictwa w sztuce. W związku z tym będą tam i warsztaty, przewidziane są 4 razy warsztaty teatralne, przewidziane są spotkania z twórcami profesjonalistami, czyli z reżyserem filmowym, z reżyserem teatralnym, z kimś, kto wszystkie inne dziedziny sztuki w teatrach obsługuje, wyjazdy do teatrów i oglądanie przedstawień tutaj na miejscu, przedstawień amatorskich wybranych specjalnie do tego projektu, ponieważ tak się dzieje, że niektóre przedstawienia amatorskie z, na przykład z województwa, już można by powiedzieć, że one dorównują swoim poziomem sztuce profesjonalnej. Czyli taki projekt, można powiedzieć też, że rozszerzy troszeczkę ofertę wydarzeń kulturowych w naszym mieście, tak? No przede wszystkim to jest tak, ale... Mówię też o tym, że mamy tutaj odbiorców uczestniczących, ale też takich odbiorców, którzy, znaczy mieszkańców, którzy po prostu będą odbiorcami tej sztuki, tak? Tak, oczywiście. Mało tego, ten projekt jest tak pomyślany, że na koniec realizacji projektu sami uczestnicy piszą własne projekty po to, żeby oni się wypowiedzieli już jako aktywni ludzie, bo ten projekt ma w nich pobudzić aktywność społeczną. To jest budowanie armii ludzi, którzy pomogą, widzą to swoje miasto troszkę inaczej, chcą czegoś więcej, no i praktycznie mogą realizować siebie dla innych. Ja bym miał pan w jednym zdaniu zachęcić osoby do skonsumowania tego projektu, to jakby to zdanie brzmiało? Zdanie to by brzmiało normalnie. Przyjdźcie, zobaczcie, uczestniczcie i potem z tego wyrośniesz na człowieka aktywnego, mądrzejszego, bo ten projekt także uczy, i właściwego odbiorcę i realizatora sztuki w mieście. Złożone zdania, ale dobrze. No. Dobrze, no ale najpierw oczywiście trzeba zagłosować na taki projekt, żeby on się odbył, dlatego zapraszamy Państwa do głosowania. Jeszcze raz przypominamy, zostało na to tylko kilka dni. Dziękujemy naszym gościom za prezentację swoich projektów. Przepraszamy Państwa, że tak krótko, że tak mało czasu możemy na to poświęcić, ale chcemy dzisiaj przedstawić jak najwięcej projektów. Są z nami kolejni wnioskodawcy projektów do budżetu obywatelskiego z obszaru numer 4 oraz obszaru numer 5. Obszar 4 jest to projekt o nazwie Plac Zabaw dla Psów, ogródek Agility, i o projekcie opowie nam autorka, pani Magdalena Zielińska. Magdalena Zielińska, dzień dobry, witam Państwa. Opowiem o przygotowanym przez siebie projekcie już wspomnianym Plac Zabaw dla Psów, ogródek Agility. Projekt skierowany jest do osób posiadających zwierzęta, głównie psiaki, i będzie obiektem ogólnodostępnym przez całą dobę, funkcjonującym na podstawie ogólnodostępnego regulaminu. Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca? Przede wszystkim brak specjalnych ogrodzonych miejsc w naszym mieście do wyprowadzania zwierząt, co ważne, miejsc, w których można spuścić czworonoga bez smyczy, czy trenować psie sporty w sposób bezpieczny i kontrolowany. Oprócz tego istotnym jest fakt pojawiających się coraz większej ilości tabliczek zakazujących wyprowadzania psów. Kolejną istotną kwestią jest to, że potrzebne jest miejsce, w którym posiadacze czworonogów będą mogli urozmaicić formę swoich spacerów, bowiem przysłowiowe obejście bloku dookoła to zdecydowanie za mało. Plac zabaw dla psów, ogródek Agility, ma za zadanie zachęcać do popularyzowania psich sportów oraz aktywizacji ich właścicieli. To od nich podczas spacerów ze swoim psiakiem słyszę o potrzebie wyznaczenia i ogrodzenia specjalnego terenu, który pozwoli na spuszczanie psów ze smyczy w warunkach bezpiecznych, zarówno dla osób postronnych, jak i dla samych zwierząt. Założeniem projektu powstania Placu Zabaw dla Psów Ogródek Agility jest możliwość organizowania spotkań ze specjalistami od psich sportów, behawiorystami, trenerami z zakresu bezpieczeństwa, co uważam jest ewidentną korzyścią dla mieszkańców, bo jak wiemy, właściwie socjalizowany pies to ułożony pies. Dzięki socjalizacji
poszerzaniu naszej wiedzy w tym zakresie możemy eliminować problemy z pogryzieniami, niekontrolowanymi ucieczkami czy też wypadkami drogowymi. Na takim placu można wspaniale spędzać razem czas, spotykać się z innymi posiadaczami zwierząt, wymieniać doświadczenia, zawierać nowe znajomości, mobilizować się do bardziej aktywnego spędzania czasu ze swoim podopiecznym. No dobrze, ale jeszcze tak, może jeszcze powinniśmy do genezy. Dopytamy tego, trochę. Tak, dopytamy. Skąd w ogóle taki pomysł, tak? Czy może widziała Pani już jakiś taki park wcześniej? Czy jest jakaś inspiracja? Tak, sama wyjeżdżam. Jeżdżę do Warszawy. W Warszawie powstało sporo takich miejsc. Cieszą się one ogromną popularnością, stąd wiem, że one się sprawdzają. Sprawdzają się i myślę, że sprawdzą się tutaj u nas, tak? Tak jak mówię, podkreślę, nie mamy specjalnego, wygrodzonego miejsca, gdzie można bezpiecznie spuścić zwierzę. Bezpiecznie dla niego, jak i dla osób postronnych. No właśnie, bo pamiętam, że w Pruszkowie pojawiło się już wiele takich petycji jeszcze parę lat temu i tak naprawdę przez ileś lat ten temat jest ciągle wałkowany. Czy pani też jakby starała się wcześniej o powstanie takiego... Nie, absolutnie nie sugerowałam się tym, co było wcześniej. Jest to świeża idea, zupełnie nie poparta wcześniejszymi doświadczeniami jakby wcześniejszych wnioskodawców w tym temacie. Mnie interesują bardzo psie sporty i temat tego, że przez zwierzęta, z którymi się wychodzi, można poznać nowych ludzi, bo też codziennie jak mijam grupki, można powiedzieć, psich zapaleńców, to jest takie miejsce do spotkania bardzo ciekawych osób i wymienienia się doświadczeniami. Rozumiem, że pani projekt Obszaru Czwartego, czyli właśnie Plac Zabaw dla Psów, ogródek Agility, jest projektem społecznym pośrednio przez właśnie zwierzęta, z którymi będziemy wychodzili. Tak, zdecydowanie. A czym są psie sporty? Bo tak zastanawiam się właśnie, czy są jakieś kategorie? Są wyścigi psów? Są różne te kategorie, ale jakby mówimy tutaj o zamkniętym terenie, więc bardziej skupiamy się na urządzeniach, które miałyby na tym placu stanąć. To są różnego rodzaju tyczki, slalomy, równoważnie, talerzyki. To wszystko ćwiczy kondycję psa. Wiadomo, że zwierzę, które wchodzi na taki plac, on nie pójdzie sobie i nie pobiega sam, tak? Z założeniem, że teraz to sobie pobiegam tu, a teraz to sobie poskaczę, a teraz to sobie się poczołgam. Z tym zwierzakiem trzeba iść, trzeba nawiązać z nim kontakt, zachęcić go do tego. To jest również aktywność fizyczna dla nas, jako dla właścicieli zwierząt. Proszę powiedzieć, gdzie dokładnie na obszarze czwartym miałby powstać ten... Jest to działka w okolicy toru kolarskiego Arena Begierzet w otoczeniu miejskiej krytej pływalni Kapry i hotelu Wiktor. Okej, a jaki jest koszt realizacji? Bo tak wszystkich dopytujemy. To jest 107 960 zł. Ja dodam jeszcze, że eksploatacja i utrzymanie w skali miesiąca to jest koszt około 115 zł. Także te koszty utrzymania są niewielkie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo nam się podoba ten pomysł również i myślę, że mieszkańcom Pruszkowa też przypadnie, bo przecież jest to i projekt i dla osób, które mają psy, i dla tych, które... Chcą mieć psa. I dla osób, które jednak psie problemy, że tak powiem, przeszkadzają w mieście, tak? Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego projektu. Zapytamy panią Sabinę Michtę i pana Wojciecha Rosińskiego o projekt cyklicznych spotkań seniorów Senioriada. Jakby mogli państwo w kilku słowach streścić, na czym polega ten projekt? Projekt po prostu powstał dzięki temu, że my jesteśmy obydwoje, ja jestem przewodniczącą Rady Seniorów w Pruszkowie, a pan Wojciech jest moim zastępcą, wiceprzewodniczącym Rady Seniorów w Pruszkowie. I tak wymyśliliśmy sobie właśnie, żeby dla seniorów, których jest 2000 w mieście Pruszkowie, coś zorganizować takiego, żeby się zintegrować po prostu. I chodzi tu właśnie o w ramach tego projektu seniorzy z całego miasta zintegrują się podczas wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych. W 2017 roku zostaną zorganizowane spotkania. Będą one miały charakter edukacyjny, będą prelekcje, będą warsztaty, będą szkolenia. Spotkania będą przy herbacie, przy ciasteczkach i muzyce. Tych spotkań będzie aż 24. Mieszkańcy Pruszkowa będą mogli się zintegrować, wyjść do innych osób, dobrze się poczuć wśród lokalnej społeczności i miło spędzić czas. Projekt zakłada także 4 wycieczki edukacyjno-rekreacyjne. Seniorzy zwiedzą ciekawe miejsca w województwie mazowieckim. Ponadto będą szkolenia komputerowe, zdrowe żywienie, robienie zdjęć, asortywność, autoprezentacja, a na zakończenie tego naszego projektu planujemy spotkanie, które poprowadzi DJ-ka Wiki. To będzie... DJ-kę. Znamy. Tak, to będzie uwieńczenie naszego takiego
takiego programu, a resztę odpowie mój zastępca. Dzień dobry Państwu. Chciałem tylko zmienić słowa, że seniorów jest 12 tysięcy, a nie 2 tysiące w Pruszkowie. Także mały, mały błąd. Ale to nie chodzi o to. W ogóle jest bardzo dużo seniorów w Polsce i to, co my tutaj projektujemy, celem tego projektu jest między innymi wyciągnięcie starszych osób, seniorów z domu, żeby nie czuli się samotni, żeby miło spędzali czas, nie byli pomijani, wyalienowani ze społeczeństwa. Chcemy, żeby nie tylko chodzili, że jedynym ich jakimś takim wyjściem z domu to jest pójście do kościoła, ale trzeba też i innej rozrywki. Trzeba, żeby seniorów wciągnąć, wzmocnić do jakiejś takiej integracji, tak jak koleżanka powiedziała, że, no, że trzeba po prostu zadbać o seniorów. A jakby Państwo powiedzieli o takim przykładzie, na przykład Pani wspomniała o wycieczkach. Ile trwają takie wycieczki? Gdzie one się odbywają? Co się na nich dzieje konkretnie? Bo tak jakby chciałem też przybliżyć słuchaczom, o czym tak dokładnie mówimy, bo tak jakby mamy też szczegóły. Jakieś... Tak, szczegóły po prostu, może na jakimś takim krótkim przykładzie. Gdzie jest na przykład jakiś plan wycieczki? No, my planujemy przede wszystkim spotkania, ale i wycieczki też. Będą wycieczki autokarowe po Mazowszu, po ziemi mazowieckiej, bo żeby nie za daleko, bo to wszystko koszty. Dokładnie. To jest związane z kosztami, dlatego no, to będą wycieczki, które mamy w planie, ale jeszcze one nie są tak konkretnie zdefiniowane. No ale myślę, że tych wycieczek no, będzie kilka. No, w planie mamy 4, bo to wiąże też koszty transportu, tak żeśmy to policzyli w 2017 roku. Poza tym my chcemy wychodzić do społeczeństwa. Mamy 20, planujemy 24 spotkania w 2017 roku z seniorami w wszystkich dzielnicach Pruszkowa. I chcemy od nich dowiedzieć się, będziemy ankiety rozdawać, żeby nam mówili, co potrzebują, jakie. I na podstawie tych ankiet będziemy starali się zorganizować właśnie te różne wycieczki, spotkania. To oczywiście wszystko kosztuje, dlatego wystąpiliśmy o ten projekt. Mam jeszcze takie pytanie. Jak by Państwo zachęcili również młode osoby do zagłosowania na ten projekt. Dlaczego warto jest wspierać taką inicjatywę? No właśnie, bo nie ukrywajmy, tak że to jest... Ja chciałem powiedzieć, że integracja seniorów, ale i tych przyszłych. Po prostu oni będą też seniorami, dlatego no może koleżanka jeszcze dopowie więcej, ale myślę, że to jest najważniejsze. Chcemy taką integrację z młodzieżą. Będziemy właśnie spotykali się. Wiemy, że już powstała Młodzieżowa Rada Seniorów w Pruszkowie. Nawiążemy współpracę i naszym takim wspólnym hasłem w ogóle dla młodzieży naszej Rady Seniorów jest różne cele, a wspólne cele. I tym hasłem chciałem dodać jeszcze, że chcemy wystąpić do prezydenta o no, budowę klubu seniora. Jak nam pomoże, to będzie bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Może właśnie wraz z budową Centrum Dziedzictwa Kulturowego będzie miejsce dla Państwa. Zobaczymy. Dla mnie to oba bardzo ciekawe pomysły. Zachęcamy do głosowania na te i na inne pomysły. Można się z nimi zapoznać na stronie miasta. Były to obszary 4, czyli plac zabawy dla psów, ogródek Agility oraz obszar 5, czyli cykliczne spotkania seniorów, seniorada. A z nami w studiu teraz są dwie niezwykłe osoby, które napisały bardzo fajne projekty. Jednym projektem jest Sokola Tablica i opowie o nim pani Rwa Szostek. A drugi projekt to Pruszkowski Festiwal Hip-Hopu i tutaj słowa przeszły w czyny, bo jest z nami Sebastian Parzych, z którym rozmawialiśmy w ramach rapu w Pruszkowie i mówiliśmy właśnie, że no fajnie było zorganizować coś hip-hopowego, więc jeżeli projekt dojdzie do realizacji, możemy mieć w Pruszkowie pierwszy festiwal hip-hopu, więc... Tutaj będzie parę słów od Sebastiana, ale jednak będziemy chcieli to chronologicznie, więc najpierw obszar numer 6, czyli Sokola Tablica. Czym jest Sokola Tablica? Sokola Tablica to jest projekt, który chce wprowadzić dużą, podświetlaną, stylową tablicę ogłoszeniową, abyśmy wszyscy... Pruszkowscy mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje w Młodzieżowym Domu Kultury. Są bardzo blisko słupy ogłoszeniowe. Niestety one nie spełniają oczekiwania naszego, dlatego że
ogłoszenia są zaraz zaklejane. Chwilówki. Chwilówki, tak. I mamy naprawdę bardzo wielki problem, bo przygotowujemy spektakle dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i po prostu mamy małą widownię. W momencie, kiedy kierujemy swoje słowa, pytania do mieszkańców, my o tym nic nie wiemy. Okazuje się, że po prostu informacja, która jest na Facebooku, na stronie Młodzieżowego Domu Kultury, nie wystarcza. Plakaty wywieszone na stojakach, na różnych, tam gdzie się da po prostu, też niestety w pewnych godzinach nie trafiają do tych ludzi, do których powinny trafić. Czyli motor napędowy taki dla promocji innego wydarzenia troszkę. Zdecydowanie tak. A gdzie dokładnie? Bo rozumiem, że w Parku Sokoła, tak? W Parku tak, no chcielibyśmy po prostu, żeby ta tablica znalazła się w miejscu, gdzie najczęściej przechodzą mieszkańcy Pruszkowa, udający się do stacji PKP i wędrujący do domów po prostu. Mhm. A co jest niezwykłego w tej tablicy? Chcemy, żeby ta tablica była stylowa, pasowała do naszego pałacyku. Tak, właśnie się zastanawiałem, że to jednak będzie musiało pasować. Tak, będziemy chcieli nad tym popracować, stąd taka kwota jest troszeczkę podwyższona, żeby to jednak nie było coś... Tablica z paździerza, żeby to nie było. No, zdecydowanie nie. Czyli rozumiem, że chcą państwo zaangażować artystów, osoby, które będą to projektowały. Tak, no mamy takich ludzi na terenie Pruszkowa i będziemy się do nich uśmiechać. Poza tym w Młodzieżowym Domu Kultury działają różne sekcje, które też sobie z tym doskonale poradzą, ale wkład pracy, który trzeba włożyć w ogłoszenie, naprawdę jest po prostu niszczony w 5-10 minut, zalewa to deszcz, ludzie podchodzą, niszczą, zrywają, zaklejają innymi ogłoszeniami. Jeszcze warto dodać, że jednak warto szanować naszą naturę, prawda, drzewa i tak dalej. Tak. I taka reklama zdecydowanie mniej by zużywała nakładu papieru. Zdecydowanie. A wiemy, jak jest z supami ogłoszeniowymi, tymi z czapeczkami czerwonymi, że to tam żywotność to jest kilka godzin każdego ogłoszenia. Nawet jeżeli to są ogłoszenia, które są prawnie chronione, czyli ogłoszenia z urzędu, również są zaklejane, więc myślę, że to bardzo ciekawy pomysł. Dobrze, a jak tak pani myśli, co może zachęcić takiego przeciętnego mieszkańca Pruszkowa, żeby właśnie oddać głos na ten projekt, tak? Bo tablica, ogłoszenia, być może będzie coś więcej wiedział, ale może jest coś jeszcze, co może przede wszystkim właśnie ten głód kultury, głód dostępu do spektakli. Wyjazd dla rodziców z dzieckiem na spektakl do Warszawy to jest to jednak spory wydatek, bo to trzeba policzyć i dojazd, i koszt biletu, i jeszcze słodkie co nieco dla bąków. I się robi z tego 100 zł. I z tego się robi niestety około 200 zł. 200 zł? 200 zł, tak. Chyba więcej pociech musiałoby pojechać. No jeżeli rodzina ma dwoje, troje dzieci, to niestety, ale tak to wygląda. Jeżeli policzymy, że muszą pojechać normalnie pociągiem, są ulgi, ale jednak złotówka do złotówki, jak złożymy, jest to spory koszt. I na koniec, jaki jest koszt projektu? 13 tysięcy. 13 tysięcy złotych. Tak. Okej, okay. Czyli obszar numer 6, Sokola Tablica, pani Rwa Szostek, a przechodzimy do obszaru numer 7, czyli Pruszkowskiego Festiwalu Hip-Hopu i Sebastian. Sebastian, witam serdecznie. Cześć, cześć znowu. Witamy na eterze. Co powiesz o Pruszkowskim Festiwalu Hip-Hopu? Przede wszystkim jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Pruszkowie, skierowana w kulturę hip-hop. Mamy zamiar poprzez ten festiwal przekazać jak największą wiedzę, zachęcając również do wspólnego obcowania z tą kulturą poprzez warsztaty graffiti, wszelkiego rodzaju zawody. Naszym celem jest głównie promocja lokalnych artystów i... Czyli kogo? Czyli na przykład muzyków, których jest coraz więcej. Czyli kogo? Czyli na przykład GS Crew, na przykład TDR, na przykład Sztos Crew, których serdecznie pozdrawiam. Tak, no wydaje mi się, że ma szansę zaistnieć ten festiwal, ponieważ no, po raz pierwszy jest to organizowane. A czy to jest wasze pierwsze podejście, taka próba do zorganizowania takiego festiwalu, czy może już wcześniej próbowaliście coś takiego zrobić? Tak, to jest nasze pierwsze podejście. Debiut. Debiut organizacyjny.
Błądzimy we mgle, błądziliśmy we mgle, wiele, wiele aspektów jakby naszych działań nie zgrywało się w czasie, tak, i nie zawsze ludzie potrafili zebrać się w jednym miejscu o jednej godzinie, aczkolwiek dopiliśmy swego, złożyliśmy projekt, spotkaliśmy się wcześniej z mądrymi głowami, które też serdecznie pozdrawiam, aczkolwiek nie wiem, czy mogę wymieniać z imienia i nazwiska, więc może na tym poprzestanę. No i gdyby nie oni, to myślę, że do tej pory byśmy błądzili w tej mgle. No właśnie, bo mamy w Pruszkowie muzykę pop, mamy festiwale rockowe, mamy różnego rodzaju inne, jakieś jazzowe i tak dalej. I gdzie jest rap? Gdzie jest rap? Gdzie jest rap? Dokładnie. Pod ziemią. Powiedz mi proszę jeszcze, czy to projekt byłby tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy obracają się w kulturze hip-hopu, czy może znajdziesz tam też miejsce dla osób, które, że tak powiem, poszukują nadal jakiegoś swojego gustu muzycznego, bo są otwarci na inne... Otóż nie. Naszym głównym celem jest zachęcenie jak najszerszej liczby odbiorców, zarówno tych najmłodszych, jak i tych najstarszych, tych, którzy często stereotypowo podchodzą do tematu hip-hopu. Chcielibyśmy najmłodszym pokazać, jak i najstarszym oczywiście, że graffiti to nie tylko bohomas na ścianie, który szpeci blok, ale też sztuka, która jest przekazywana przez każdego artystę indywidualnie. Chcemy zachęcić po prostu i zbić jakby ludzi z tego stereotypowego myślenia, że hip-hop to jest tylko ulica, bohomazy na ścianie przekleństwa, tak. I w tej muzyce jest również duży przekaz dla młodych i myślę, że poprzez tą kulturę mogą wiele zrozumieć. Myślę, że jest też bardzo dużo emocji w tej muzyce i w całej kulturze, która się wyraża. Jeszcze takie techniczne pytanie. Gdzie chcielibyście, żeby ten festiwal się odbył? Bo tak... Festiwal ma się odbyć na Parku Żwirowisko, niegdyś znanym jako Doły. Tak. Powstał tam skatepark, który jest bardzo dobrze przystosowany do szaleństw młodych ludzi, którzy na co dzień szlifują swoje triki, narażając się na uszkodzenie, na uszczerbki w swoim zdrowiu. I głównym jakby założeniem jest to, aby aktywizować jak największą rzeszę ludzi. Czyli skatepark? Widziałem też, że na skateparku ma być zorganizowany konkurs. Zawody BMX, skateboardowe, hulajnoga. Zawody oczywiście będą objęte jakby okiem jury, które to będzie oceniało poziom trików, jak i czystość wykonania tych trików. Nagrody oczywiście dla najlepszych riderów są przewidziane jak najbardziej. Więc zachęcam do głosowania. Dobra, i takie ostatnie pytanie. Jak zachęcasz mieszkańców Pruszkowa, żeby zagłosowali na ten projekt? Co powinno ich przekonać? No, powinno ich przekonać, że to jest pierwszy tego typu projekt. Mamy gościa głównego, który może nie jest na tyle ważny dla nas, ale myślę, że zachęcimy swoimi działaniami poprzez swoją muzykę, swoje tak zwane zajawki, zainteresowania. Myślę, że ludzie będą chcieli jakby zbić ten stereotyp ze swoich głów. To jest spotkanie takie z hip-hopem, które nie zdarza się na co dzień. W Pruszkowie nie zdarzyło się w ogóle, więc jestem ciekawy tego projektu. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o pruszkowską scenę hip-hopową. Dokładnie. Trzeba pokazywać też innym. Więc... Byli z nami reprezentanci, a raczej wnioskodawcy do budżetu obywatelskiego, do każdego z obszarów. No i tak pod koniec chcielibyśmy poprzypominać parę rzeczy wraz z Piotrem. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, miasto jest podzielone na 7 obszarów. Po drugie, najważniejsze, można głosować do wtorku, 13 września, do godziny 16 zapewne w urzędzie, do północy na stronie internetowej, no i do godziny 19 w punktach, które są wyszczególnione na stronie miasta, czyli www.pruszków.pl. Kolejne ważne rzeczy, głosować może każdy, kto skończył 14 rok życia i posiada zgodę rodziców, bądź też skończył 18 rok życia i jest osobą uprawnioną do głosowania, czyli jest zameldowany w Pruszkowie, odprowadza podatki i cieszy się z naszej pięknej
różnej infrastruktury. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że nasze miasto jest wreszcie jednym z tych, które wprowadza budżet obywatelski i przyznam, że jeszcze parę lat temu nawet nie miałbym takich marzeń, że coś takiego się kiedyś stanie. I dlatego też chciałbym do Państwa tak delikatnie zaapelować, żebyśmy głosowali, żebyśmy pokazali, że wielu mieszkańców interesuje się tym, jak wydawane są publiczne pieniądze. Być może takie duże zaangażowanie pomoże w przyszłym roku uzyskać większą kwotę z budżetu. Być może będzie więcej projektów, być może projekt będzie jeszcze inaczej napisany zostanie projekt budżetu partycypacyjnego. Być może będzie podział na kulturę i tak dalej. Tak naprawdę ten tegoroczny budżet jest bardzo pilotażowy i pokaże nam dopiero, jak to może się dalej rozwinąć. Ale zapraszamy Państwa. Pogoda jest bardzo ładna, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Można sobie pójść usiąść nawet z telefonem komórkowym na ławce w parku i zagłosować na wybrany przez Was projekt. Myślę, że warto, bo często są to projekty, które normalnie nie mają czasu, znaczy nie mają możliwości, żeby się zrealizować. Tak jakby budżet zwykły nie przewiduje możliwości na ich realizację, a czasami jest to tak, że po prostu brak jest gdzieś decyzyjności, tak? W ten sposób pokazują Państwo, co na czym Państwu zależy. Możemy w ten sposób, że tak powiem, bezpośrednio wydawać pieniądze, które są przecież nasze wspólne. Tak, dokładnie tak. Dlatego warto dodać, że wszystkie projekty do budżetu są nie są działaniami, które powinna wykonywać gmina czy powiat, więc są to działania, projekty od mieszkańców dla mieszkańców. Czasami są to do konkretnych grup, jak słyszeliśmy w przypadku seniorady, czy w przypadku parku dla piesków, a czasami są to inwestycje, które nie mają swojej jakby materialnej postaci, tak jest w przypadku Twarzą w Twarz pana Gerarda Położyńskiego, czy Pruszkowskiego Festiwalu Hip-Hopu Sebastiana Parzycha. Więc mamy tutaj bardzo duży rozstrzał. Nie powiedzieliśmy o wszystkich, wybraliśmy tylko najciekawsze projekty, bo jest ich naprawdę dużo jak na pierwszy raz, bo jest ich 30, z tego co wiem. Kolejne 30 zostało odrzuconych przez błędy merytoryczne. Nie chcemy oceniać, że najciekawsze, po prostu wybraliśmy niektóre z projektów. Nic Państwu nie sugerujemy w ten sposób wydoborem, że tak powiem, no gości. Tak? Może się trochę zagalopowałem. I zachęcamy Państwa oczywiście do tego, żeby zapoznać się z jak największą ilością tych projektów na stronie miejskiej. My dzisiaj daliśmy tylko przykłady tego, co można zrobić w mieście i na co można zagłosować. Dokładnie tak. I jeszcze jest taka kwestia, o której warto wspomnieć, że głosujemy tylko raz, nie mówiliśmy z Piotrem, a to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli oddamy głos w postaci elektronicznej, nie możemy już oddać w punkcie wyznaczonym dla naszego obszaru, czy też w urzędzie miasta. Co można jeszcze powiedzieć ciekawego o budżecie? Tak właśnie jak było mówione, to pierwszy pilotażowy projekt. Kwota jest na razie najmniejszą z możliwych, bo to 0,5%, a w regulaminie przewidywane jest do 2%, czyli może to być nawet prawie 4 miliony złotych, jeżeli to by było 2%, w zależności oczywiście od ustalonego budżetu dla miasta. No i sprawdzamy zarówno mieszkańcy, jak i miasto, sprawdza różne rzeczy, czy ten budżet wypali, a jak wiemy po projektach wypalił, nie ma jednego projektu na obszar, są co najmniej 3, w niektórych nawet więcej, 7-8, więc chyba wypala, ludzie się tym zainteresowali. Jeszcze jeden powód, dlaczego warto zagłosować, warto w ten sposób też docenić osoby, które pracowały przy tym projekcie. Przez chyba półtora roku czy dwa lata pracowała komisja, która starała się, żeby projekt był jak najlepiej przygotowany. Mieszkańcy naszego miasta poświęcają swój prywatny czas na to, żeby napisać jakiś projekt, który w rezultacie ma być dla nas wszystkich, tak jakby ma być konsumowany przez nas wszystkich. Myślę, że warto docenić taki udział mieszkańców i właśnie pójść oddać ten głos. Myślę, że jak najbardziej. Zachęcamy Państwa do głosowania do 13 września. Można to zrobić już teraz. Są otwarte punkty do godziny 15. Internet czynny jest cały czas. My musimy się niestety z Państwem żegnać. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Jeszcze dam, że całość audycji będzie dostępna na stronie www.pruszkówmówi.pl. Żegnają się z Państwem Piotr Łuczyński. Piotr, cześć, na razie. I Edgar Czop. Pop Radio. Na 92,8 FM.